Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku Pro Gamer Manager i lecimy z naszą drużyną Virtus Pro, znaczy pseudo Virtus Pro, bo oczywiście nie ma tutaj Polski. Bardzo nie podoba mi się stan naszego konta, ale możliwe, że zmienimy to już w tym odcinku. Tak prezentuje się zespół na ten moment, 11 tysięcy fanów, całkiem spoko się to zapowiada. Oczywiście taktyka jest cały czas super ofensywna, zobaczymy jak stoimy w lidze. Tak, pierwsze miejsce, nic się nie zmieniło, tylko na początku jeden mecz przegraliśmy, także no co nam zostało? Lecimy z następnym dniem, może nam się uda zostać zwycięzcą tej ligi, tylko nie wiem w sumie ile ta liga będzie miała, znaczy wiecie o co mi chodzi chyba, i po prostu ile ta liga będzie trwała, także zobaczymy zaraz jak to się wszystko potoczy. Oczywiście jeżeli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić. Jeżeli jesteście jakimś nowym widzem, trafiliście tu całkiem przypadkiem, zapraszam do subskrypcji kanału, do komentowania, a jeżeli szukacie jakiejś fajnej gierki do pogrania, w opisie macie reflinki bez potwierdzenia. Tak na wstępie powiem, także lecimy, co my tu mamy, oczywiście, czyżby coś się zmieniło, czyżby taktyka zaczęła nas zawodzić, chociaż z tego co widzę, no, może tak być, chociaż dobra, na razie wygrywamy. Neo otwiera, kogo my tu mamy, właśnie tam mówiliście, czekajcie, w jakiejś tam minucie był... Grałeś na Izaka, aha, bo gościu miał tam chyba 0,19 czy coś takiego. I to chyba o to chodziło, tak? To nie wiem, albo 0,11, w sumie nie wiem. Nie sprawdzałem nawet tego, powiem szczerze, ale teraz będę się przyglądał, może coś ciekawego zauważę. Przerwa się skończyła i lecimy dalej, lecimy 10-7, podoba mi się ten wynik. Powiem wam, że jak tak będę wygrywał wszystko, to już nie będzie tego takiego dreszczyku emocji, a może wygram, kurde, fajnie by było, żebym wygrał, bo... No, przydałyby się pieniądze. Ale zobaczymy właśnie, po tym meczu zobaczę, czy wartość paszy wzrosła, bo ostatnio chcieli go kupić za 4-5 tysięcy. Zobaczymy, czy to się zmieniło na ten moment. I co my tu mamy? 13-13, to będzie mecz. Oni już wiedzą, jaką gramy taktykę i nie pozwolą nam tego tak łatwo wygrać. Zobaczymy, czy będzie comeback. Okej, nie było. No co, wygraliśmy, co mogę powiedzieć? No kurde, MVP i tak u nich był. U nas się bardzo średnio spisali. Wiecie co, ja sobie to zobaczę. 12 tysięcy fanów, super. Menadżer. Cały czas chcą patrzę. No, oczywiście, że nie chcemy. Aha, chyba, że ja musiałem to po prostu odrzucić i dopiero wtedy się to zmieni. Organizacja, co ja chcę naprawdę... O, 70, praktyka. Woo! Zaczynamy wreszcie treningi, wreszcie coś się zaczyna innego dziać, a nie cały czas, żebyśmy grali. I co my tu mamy? Okej, tygodniowe treningi. Pierwszy praktyk. Nauczcie się wszystkiego. Okej, czy coś się zmieniło? Czy cokolwiek się tutaj zmieniło? Team Cup, o kurde. Aha, to jest taki wewnętrzny turniej, o to tu chodzi? Czy to, że z innymi drużynami? W sumie nie za bardzo to rozumiem, może ktoś bardziej rozumie tę grę niż ja. Właśnie mówiliście, że chcielibyście zobaczyć, jak to wygląda z perspektywy zawodnika CS-a, także zobaczymy, co da się zrobić. Praktyka, no właśnie, o. Aha, i tutaj mamy dobra. I-mapy, pozycjonowanie, flankowanie, ja mam pomysł, AWP-a, strzelanie, wiecie co? Tak, będziemy tutaj trenowali celność. O kurde, to jest w sumie fajne, to jest poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek, czyli weekendy są wolne, podoba mi się to. A i oni po prostu sobie we wtorki i czwartki grają na własną rękę, nie mamy żadnych treningów. Dobra, skupmy się tutaj na poniedziałek, zacznijmy sobie od takiej rozgrzewki, powiedzmy strzelania, później może mapy, pozycjonowanie, flankowanie, pozycjonowanie, to naprawdę nam się przyda. I co my tu mamy, flankowanie, wiecie co, ja zmienię tu, o i tak chyba będzie ok, i tak będzie naprawdę spoko, zobaczymy czy w ogóle cokolwiek nam to da. Najpierw zagrajmy sobie pierwszą rundkę, chociaż nie wiem czy jest tutaj powiedziane jaki dokładnie mamy dzień, bo w sumie chyba tego nie ma, tak mi się zdaje. Albo za chwilę poszukam, bo nie chcę też mówić głupot. Ofensywa full, zobaczymy czy treningi, chociaż chyba jeszcze nie mieliśmy nawet pierwszego treningu. Chociaż jest dziwne, drużyna
Wydaje mi się, że teraz, jeżeli chcemy zrobić drużynę, na przykład, nie wiem, chcemy, nie wiem, z chłopakami sobie założyć fajną drużynkę do CS-a, no to podstawą chyba są treningi, tak? Że okej, okay, spotykamy się we wtorek i gramy od godziny 20. To w każdej, nawet nie wiem, w gildiach w WoWie jest coś takiego, że gildia jakaś tam szuka ludzi, rajdujemy od godziny, nie wiem, 20 do 23, nie wiem, czwartki, wtorki. To jest podstawa. Dziwne, że dopiero teraz coś takiego mamy tutaj pokazane w tak późnym etapie gry, chociaż może to nie jest późny etap gry. Zaraz zobaczymy. Na początku chciałbym naprawdę wyjść z tego zadłużenia. Mam 1700 złotych, powiedzmy, zadłużenia i nie chcę tego mieć, bo chcę wam pokazać po prostu resztę rzeczy, jakie tu jest, czyli te menadżery i tak dalej, i tak dalej. Czyżby to była pierwsza przegrana po długiej przerwie? Walczą. To mi się podoba. Chociaż chyba już przeciwnicy, tak jak powiedziałem, wiedzą, o co tu chodzi i wiedzą, znają naszą taktykę, także niedługo. Jeżeli powiem tak, przegramy pierwszy mecz, zmieniam taktykę. Na razie, dopóki ta taktyka przynosi rezultaty, dopóty będziemy grali na tej taktyce. I wydaje mi się, właśnie ja tutaj muszę patrzeć, co w ogóle jest, bo kompletnie nie zwracam na to uwagi, tylko czekam, aż się jakieś tam numerki... O kurde, proszę! Proszę, no wygrajcie to. Nie, pierwsza przegrana. Dlaczego to się stało? Taz dostał level up. Ma bardzo mało fanów. O co chodzi, panowie? Dlaczego tak to musi wyglądać? Już się popłakałem prawie. Nie, jednak się nie popłakałem. Kłamałem. Dobra, organizacja, team room, Taz, powiedz, komunikacja. Musimy popracować nad tą komunikacją, taktyki. Spróbujemy defensywnie i safe. Może to też coś zmieni, chociaż no nie wiem. Niech będzie Pasha cały czas liderem, bo Pasha grał mnie za WP. Wiem, że teraz chyba Neo strzela sobie WP, ale ja nadal gram tak, a nie inaczej. Czekajcie. Newsy? Nie ma newsów? Okej, nie ma newsów. A chciałem zobaczyć... Tech? Nie, no kurde, chciałem zobaczyć po prostu, czy coś się zmienia, znaczy w tym sensie, czy coś się zmienia z tym dniem, bo na razie nie wiem, jaki jest dzień. Pewnie gdzieś jest ta informacja, ale no nie potrafię na razie jej znaleźć. Zobaczymy, przeciwko komu będziemy grali. Cały czas jesteśmy, mamy pierwsze miejsce. Okej, to są następne mecze. O, gramy z taką drużyną. No co mogę poradzić? No a kurde, ja gram na nowej taktyce, także... We're looking really good, they will win. Okej, przynajmniej tak według kogoś, kto pisał to, wygląda na to, że wygramy. Ale teraz gramy full defensywę, także patrzymy. Teraz zmiana kompletnie taktyki o 180 stopni. Wcześniej graliśmy naprawdę agresywnie, teraz full defensywa. Wow, 3-0. Może to jest po prostu ta drużyna. Oni są tak słabi, że nieważne co zrobię, ja mogę, nie wiem, z diglami latać, a i tak będę ich po prostu zabijał. AWP fight. O Boże, wyrżnęliśmy cały... Kurde, ale widzę, że Depressed Fox. Który tak dobrze strzela za WP-y? Który to jest? O, ty jesteś dobry za WP-ki. U mnie? No u mnie Pasha się skupił w tym meczu na bardziej kierowaniu drużyną, a nie strzelaniu. Ale fajnie, podoba mi się to, że taktyka defensywna, przynajmniej na tym etapie, na ten moment działa, chyba że zaczną robić comeback. Miejmy nadzieję, że nie. 9 czy 10? 10-6, proszę. 10, dziękuję bardzo. A WP, niby zdominowałem rundę za WP, a Pasha ostatni. To nie wiem, jak to wygląda. Nie wiem, jak miałoby to wyglądać. Widzę, że biały strzela. Snacks trochę. Ostatnie chyba dwa mecze, z tego co wiem. Znaczy teraz ten i poprzedni dosyć słabo mu poszło, ale i tak to, co zrobił, naprawdę duże, duże brawa dla niego, bo się postarał. 15-9 i. 16-9. Dziękuję bardzo. Łatwy, przyjemny i co najważniejsze, wygrany meczyk. 1000 kolejnych fanów, także spoko. Gdzie jest liga? Jak ja to mogę zobaczyć? Transfers top players. O, biały jest. Jest biały. Woo! Overall KDA. Dobra, spoko. Chcę zobaczyć... O kurde, ile zespołów zainteresowanych nim... W sumie spoko sprawa, transfery, Virtus Pro, widzę, że tu nikt nie robi transferów, prócz mnie. Dobra, next day, bo postaram się skończyć jak najszybciej tą ligę, żeby dostać wreszcie ten hajs i wreszcie coś zacząć innego kminić. Nadal jest 1700,
i newsy, dobra. Pasha chwili Neo's confident player, czyli Pasha myśli, że Neo jest takim confident, jakby to przetłumaczyć, pewnym siebie, o pewnym siebie graczem. W sumie nie wiem. Nie potrafię tego w żaden sposób skomentować. To była ich opinia. Ja tylko jestem trenerem. Ja mam im pomóc wygrać ten mecz. Widzę, że Snack zaczął strzelać 4 fragi. Chyba na jedną rundę zrobił, także prawie ejsik wszedł. O kurde, 3-2. Czyżby? A to jest też słaby zespół. Przynajmniej tak zerknąłem na overalla, tak przynajmniej pamiętam, że to jest naprawdę słaby zespół, także fajnie by było, jakby goście jednak wygrali tą rundę, a nie żebyśmy się z nimi męczyli, bo przecież nie o to chodzi. Nie o to chodzi, ja nie włożę... Nie po to jesteśmy na minusie, żebyśmy przegrywali mecze. Oni chyba wiedzą. Virtus Pro wie, że muszą wygrać tą ligę, bo inaczej rozwiązujemy tą drużynę i biorę 5 takich słabe uszy i będę ich trenował. Także oni wiedzą, że muszą zdobyć to mistrzostwo ligi i wygrać tę ligę. Nie tą ligę, tylko tę. Bo jest bardzo prosta zasada. To tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli wyraz się kończy na E, na przykład, nie wiem, ligę, no to mówimy tę ligę, a nie tą ligę. Jeżeli no, kończy się inaczej, no to mówimy tą. Takie zasady ortografii. Chyba nie wiem, czy to jest ortografia, czy nie. Nieważne. Już nie oftopujmy tutaj. 12-11, 13-11, panowie. Panowie, kiedy ta liga się kończy? Bo oni grają i... Nawet nie wiem, skąd oni wypłaty dostają, skoro jest słabo naprawdę z kasą. 1700 nadal. Sprawdźmy Team Room. Halo. Białe. Komunikacja, najważniejsza rzecz. Kurde, no nic to nie daje. Nic, znaczy ten trening niby jest, ale to... Nie wiem, po prostu nie wiem. Czy teraz będzie dzień wypłaty? Dzień pieniędzy? No jeszcze nie teraz. Następna gra, zobaczmy z kim. O kurde, w ogóle mam jakieś dziwne ustawienia tej kamery, sorry. Mam nadzieję, że jest spoko. 27 punktów, Criminals Gaming. Vigor, gdzie jesteście z Vigoru? Ostatnia drużyna. Może to jest już koniec, bo chyba w tej lidze każdy musi z każdym zagrać. Tak mi się przynajmniej zdaje. Dobra. Powiedzmy, że to będzie ostatni meczek. Nie, jeszcze mogę sobie pograć trochę. Jeszcze trochę do odcinka. Bardzo szybko mi mijałem te odcinki i się z tego cieszę, bo jeżeli podczas nagrywania szybko wam czas mija, znaczy no mi jako nagrywającemu, jeżeli mi szybko czas mija, to się bardzo z tego cieszę, bo po prostu wiem, że gra mnie wciąga i mi się podoba i to jest spoko. W ogóle ostatnio dostałem bardzo niemiły komentarz, że ktoś, znaczy jakiś tam gość uważa Pro Gamer Manager za gównianą grę i że tęskni za starym flotarem, bla 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 bla, takie wiecie, że nie nagrywam na przykład Escapistów, Prisona, Arka, no i tych innych serii, które po prostu porzuciłem, ale no ja jestem taką osobą, która no której się szybko nudzą gry. Chyba wyjątkiem był Minecraft, no z Minecrafta było dużo odcinków na kanale, ale to próbowałem sobie, znaczy urozmaicałem sobie po prostu zmieniając co chwilę mody, także to nie było aż takie nudne. A w Arku, o, kolejne dinozaury. Powiem wam, że planowałem nawet taki, może kogoś to zainteresuje, planowałem nawet powrót do Arka na nowej mapie z nowymi modami, bla, 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 bla. Ale zrobiłem jednego streama, tak mówię, po powrocie do Arka sobie zrobię streamka, żeby zobaczyć, co się zmieniło. Widziałem, że nowe dinozaury doszły i sobie zrobiłem tego streama i powiem wam, że tak nie miałem ochoty grać w tego Arka, że po streamie usunąłem go. Także może kiedyś powrócę, ale na pewno nie teraz, na pewno, no są kurde, nie chcę się ograniczać do jednej gry na moim kanale, skoro jest masa innych fajnych gier, w które mogę pograć i po prostu wam pokazać. Także mam nadzieję, że może jakaś osoba, która myślała, że... O kurde, 2300. Tragedia. Jakaś osoba, która myślała, że będzie źle, no to... Znaczy, dlaczego nie nagrywam tych gier, to już wie po prostu. 777 z reklam. 777, a ile jeszcze tej ligi? Naprawdę, ja nie mam pojęcia, ile jeszcze tej ligi mam. Dobra,
Czekajcie, 10, o, mam 12 meczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 12, czyli może dwa razy z każdą drużyną, czyli bardzo możliwe, że zostały mi dwa mecze. Jest 14 minuta. Spróbujemy to dokończyć jak najszybciej, ok? Spróbujemy dokończyć to w tym odcinku. I przejść tą ligę. Tak mi się przynajmniej wydaje, że dwa razy każdy z każdym, no bo jak to by inaczej miało wyglądać. Białe, cztery fragi i Snacks jeden. Wow! Wow, a w ogóle... Dlaczego on był tutaj, jeżeli miał 4 fragi, jak ktoś tam był, miał 0 i ten? Może się zapomniał zupdate'ować, nie wiem. Nie mam pojęcia. Właśnie, jeżeli znacie jakieś fajne gierki, bo w sumie ostatnio mam, przyznam, problem. Nie chcę wrzucać na przykład ProGamera codziennie, bo też chcę pokazać, znaczy chcę grać w inne gry, ale no mam problem, żeby wybrać te gry. Jeżeli znacie jakieś fajne gierki, które... mógłbym nagrać i to nie chodzi mi jakieś Need for Speedy, Assassiny, Tomb Raidery, tylko bardziej takie indyki, o których mało kto słyszał albo po prostu są bardzo dobre, to dajcie mi znać w komentarzach, z chęcią sobie poczytam i sprawdzę, bo no ostatnio mam problem, żeby znaleźć jakieś fajne i ciekawe gry, znaczy mam jedną, ale jest tak słabo zoptymalizowana, że no bardzo się tnie i trzeba czekać po prostu na zoptymalizowanie jej, niestety. Dobra, 16, dobra, spoko, każdy dostał poziom. Podoba mi się to, szybko im rozdysponuję te punkciki i lecimy z, mam nadzieję, ostatnim meczem w tej lidze i wreszcie od nowego odcinka zacznę wam już pokazywać te rzeczy do organizatorów i tak dalej, całą ekipę po prostu, a może się zmieni wreszcie liga, bo mamy cały, o, 3600, Real Milson Interlo Fans, o kurde, dostaliśmy chyba za 16 tysięcy fanów, albo za 15, dostaliśmy 6 tysięcy hajsu, wreszcie, dobra, to teraz na dobite wygrywamy ligę, o, to będzie trudny mecz, ale my damy radę, wygrywamy ligę i mamy dużo pieniędzy. Dobra, panowie, ja trzymam kciuki, zobaczcie, mam nadzieję, że wy też trzymacie kciuki za tych ziomów, za Neopatrze, Snacksa Białego i Taza, tak, myślałem, że o kimś zapomniałem, Taz, widzę, że oni wiedzą, jeżeli wchodzą w grę pieniądze, to zobaczcie, co Taz robi, on usłyszał, o kurde, to chyba ostatni mecz, musimy, w ogóle nikt nie umarł jeszcze. Dobra, ale o co chodzi? Dlaczego oni tak... 16-1 TAS, 18-1. Okej. Nawet nie wiem... Jak oni grają? Jak bogowie po prostu. Może to jest po prostu, że zgranie osiągnęliśmy, mamy dobre morale, to pewnie przez to. 14, no oni nie mają szans tego wygrać, nie oszukujmy się. Czas 23-3. Może jeszcze parę fragów? Tak, 23-3. Tylko 3 razy paru. Co to było? Taz, MVP. Pięknie, Tazik. Dobra. O, dziękuję. Dziękuję, to ja wygrałem. O, a ja? Aha, widzicie, to jest menadżer bez player. Pierwszy, 10 tysięcy dostaliśmy, wuuu, pięknie, wiecie co, ja sobie zrobię zdjęcie tego, bo to jest takie piękne, normalnie bym zrobił zdjęcie w Mirrorlessie, ale by mi kamerkę wyłączyło. Dobra, dostaliśmy w ciul pieniędzy, mogę wreszcie zatrudnić całą ekipę, staff, organizacja, wyposażenie, community, staff. Okej, okay, niech sobie to będzie. I w następnym odcinku powinniśmy mieć już wystarczającą ilość punktów, aby ten turniej zrobić. Może gdzieś się tam zapiszemy na jakieś mistrzostwa świata. We will help your team get more fans, but he doesn't work for free. No właśnie, on trochę będzie potrzebował pieniędzy, zobaczymy. Player Scout, o kurde! Mogę naprawdę fajne? Dobra, kupujemy, szalejemy, po prostu wydajemy pieniądze, w ogóle gościu siedzi... Nie wiem, to jest jakieś pracownia jakby, albo pokój dzienny. Dobra, Stefan Team, okej, czyli będą bardziej szczęśliwi, to mi się podoba. Zobaczymy, co tu jeszcze możemy kupić. Manager Education. O kurde, naprawdę można fajne rzeczy teraz tu zacząć robić. Sprawdzę tech. Promote team in social media channels, okej.
Arrange Sylphons Gameplay. Czyli tak, promuj zespół w, nie wiem, na Facebooku, Twitterze, Twitchu i tak dalej. Po prostu, no nie wiem, będzie nas promował ten community manager. Czyli będzie, nie wiem, odpowiadał na pytania fanów i tak dalej. Zaangażuj fanów i graj z nimi. Aha, czyli zaangażuj fanów, na przykład, nie wiem, zrobimy konkurs na 3 osoby albo 5 osób, może sobie po prostu zagrać przeciwko Virtusom i jednocześnie z nimi sobie pogadać. To pierwsze. Chodzi o to, że gracze będą pisali. Nie gracze, players. Aha, gracze, czyli na przykład Pasza napisze jakiś tam poradnik, w jaki sposób obsługiwać AWP, jakieś tam triki i tak dalej, i tak dalej. I najczęściej zadawane pytania. Wydaje mi się, że social media, to chyba robi Virtus Pro, nie wydaje mi się, żeby organizowali jakieś tam super grajki i poradników też za bardzo nie robią, a na pewno promują się na social mediach. No, także to by w tym odcinku było na tyle. Wyszliśmy naprawdę na plus i to mi się podoba. Mam nadzieję, że odcinek wam się też podobał. Nie zapomnijcie go ocenić, bo inaczej Virtusi przegrają kolejny mecz. Także dziękuję wam za uwagę. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie się zarejestrować z Reflinku. Już normalnie nie czuję ust. Nie wiem dlaczego. Do zobaczenia. Na razie. Pa, pa.